Omdlenia mogą zdarzyć się wszędzie. Może być to w szkole, w domu, czy też na ulicy. Co więc powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Iza? 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 Iza, co jest? Iza? 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 Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest dobrze. Iza. 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 Operator numeru 112, słucham. Dzień dobry, proszę pani, mam tutaj nieprzytomną koleżankę. Dobrze, spokojnie, proszę powiedzieć, jak się pani nazywa? Dominika Wilk. I skąd pani dzwoni? Z Liceum Ogólnokształcącego w Niepołomicach, ulica 3 Maja. Numer 3 Maja ile? 3. Dobrze, proszę mi powiedzieć, co się stało. Zauważyłam nieprzytomną koleżankę, wychodząc z klasy. Dobrze, czy koleżanka reaguje? Nie reaguje. Tak, 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 oddycha. Umie pani zastosować pozycję bezpieczną? Tak, umiem. Dobrze, to proszę się nie rozłączać, włączać na głośno mówiący i ułożyć koleżankę. Już? Dobrze, to proszę sprawdzić teraz zaraz jeszcze, czy koleżanka oddycha teraz. Tak, oddycha. Dobrze, to spokojnie, zgłoszenie zostało przyjęte. Proszę zostać przy koleżance, już karetka jedzie. Podczas pomagania osobie poszkodowanej pamiętajmy, by przede wszystkim nie panikować. Oceńmy trzeźwo sytuację. A gdy już dodzwonimy się do dyspozytora, słuchajmy jego rad i poleceń i nie rozłączajmy się jako pierwsi.